Faflocik, mały, kudłaty samolocik. Kurde, ciężkie to duże korytko. A tu wcale nie ma tak dużo towaru. Ważą te gotowane pyry, wiecie? Patrz, jakie ty masz, kurde, płetwy. No, popływałoby się w baseniku, co? One już doskonale wiedzą, gdzie jest wyżerka. Ale was tu jest. Ja cię nie mogę, no tylko powoli. No zobacz, jak fajnie tutaj pokonują sobie tą zieleninkę. Zobacz, no świga. Co ty, chłopcze kochany, robisz? Skakujesz na główkę do tej wanny? No to dali, kurna, bo się czaisz jak czajnik. Flotek, zaczynamy ten odcinek? No to dobra, let's go! Drodzy Państwo, rozpoczynamy od wyżerki dzisiaj. Kurde, wieje tu jakieś te chochelki, latają, fruwają. Czeka już na nas tutaj dzisiejsza wyżerka. Także w te pędy, jak ja to mówię. Patrz, no ten mały już to czeka, nauczył się. On jest grzeczny, wiecie? On jest grzeczny, no może będę inaczej go tutaj traktował niż resztę. Chociaż czekaj, no zobaczymy, jak ty się rozkręcisz, no. Makaroniki, Adasiu, dzisiaj są? Groszek? Jakiś taki pomidorowy sosik, fasolka szparagowa, ziemniaczek gotowany? Ty liczysz na ziarenka, co? Ja zauważyłem, że ty lubisz, no, zboże sobie chrupkać. Żujesz po prostu na mąkę te zboża i robisz sobie gumę, tak? I żujesz później tą gumę. Ej, a ty co ty masz w tej psiej głowie, co? Ej, on żuje normalnie sobie to zboże i robi gumę z tego ciasta. Z tej mąki i żuje później tą gumę, wiesz? Myszku, będziesz jadł? Czekaj, zaraz ziarenka śwignę. Patrz tych, jak tam się trykają. Co wy tu robicie, kurna? Ej, widziałem przed chwilą, jakżeś taradował tego Franusia. Dobra, moi drodzy, bo ja się skupiam na czym innym. A tu się Faflotek trzeba brać za wyżerkę. No to lecimy. Najpierw zrobimy tym karzełkowym, nie? W te małe korytka. Trochę tego sosiku pomidorowego. Czy co to, kurka wodna jest? Od spaghetti jakiś sosik? Faflot, ale proszę cię, żeby mi tu nie ubywało za bardzo z tego korytka, a nie, że ja tu będę dokładał w nieskończoność, bo ty sobie teraz wyżerasz. Dobra, cyk, cyk, cyk. To ładnie te małe gąsteczki będą wyjadać. I dobra, teraz do tego większego lecą makaroniki, groszek, gotowana marchewka, jeszcze jakieś ziemniaczki gotowane, wyłaniają się tam spod spodu. To wszystko proszymy im zaraz zbożem i gra muzyka. Dobra, słuchajcie. No chodź, Wojtusiu, bo ty się nie możesz doczekać chyba, co? Czekasz na to zboże, a tu się nic nie dzieje w tym kierunku. Chodź, chodź, właśnie się dzieje, no. Czekajcie, ja tu oproszę. Cyk, 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 odłożę zaraz te korytka na błek. To może ten Wojtuś przyjdzie sobie tutaj powyżerać. Czekajcie, czekajcie. Dobra, to jest dla karzełków. Okej! Okay. Ona przyszedł, Faflotek. Widzisz go? Jemu jednak o te ziarenka chodziło. Tu jeszcze trochę ziarenek zostało w tej nabierce. On wyżera to. No dobra, tylko daj no tą nabierkę, bo ja ją potrzebuję tutaj, do tej fasolki szparagowej. Tu są gotowane ziemniaki, a nawet widzę jakieś mięso takie. Klopsiki, pulpeciki. Patrzcie, no kurde, takie kulki mięsne. Dobra, jedziemy z tym tematem. Ale jest tego mięska tutaj. Kurde, zjadłoby się takiego pulpecika. Ziemniaczki, pire do tego. Pomidorowy sosik i fasolka szparagowa. Cud, miód, malina, obiad. Jadź się nie mogę. Ja naprawdę powiem wam szczerze, niekiedy nabieram inspiracji tutaj kulinarnych, no. Ale co z tego, Faflot, jak ani nie ma czasu ten człowiek normalnego obiadu sobie zrobić, co? Dobra, czekajcie, tego Wojtusia tutaj zostawimy w spokoju, niech on sobie wyżera i zaraz zabierzemy mu to wiaderko i będziemy jeszcze tutaj uzupełniać, bo to, z którego ja teraz świgam, to już prawie jest puste. Dobra, zostało może jeszcze na dwie takie nabierki. Pod spodem nam się wyłonił surowy kurczak, takie ścinki, coś tam pościnali, jakiś tłuszczyk z piersi od kurczaka. No to indyki będą zadowolone. Dobra. Ej, Faflocik, mały, kudłaty samolocik. Widziałeś w ogóle, że przyszedł Piotruś Justysia?
Jutro Piotruś wyjeżdża, jedziemy do nowego gospodarza. Zobaczymy, jak on tam zareaguje. Będzie miał oczy jak 5 zł. Jak zobaczy inne kozy, to oszaleje. No mały Wojtuś też jeszcze wyjada. Dobrze, Wojtusiu, czekaj, ja ci teraz zabiorę to wiaderko, wiesz? No, tak, tak, pokazuję główką. Daj no, daj no to, synek. Dobra, Faflot porwał mięsną kulkę i tutaj ją pokonuje. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy pod spodem w tym wiaderku jakieś no fajne gotowane warzywa. Słuchajcie, ten groszek w towarzystwie marchewki bardzo fajnie się tu prezentuje. Jest taki no koloryt tutaj. Brukselka nawet wyskakuje. Ja cię nie mogę. No i te makarony, spaghetti. Dobrze, Myszka, no wyciągaj dla siebie. Tyle tu jest dzisiaj różnorodności, że każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. A fajnie by to wyglądało, jakbyśmy to jeszcze trawą zieloną oproszyli, ale póki co to się człowiekowi nie chce, bo jest tak gorąco. Iść na tą łąkę do tyłu, nie? Bo to się samo nie nahako. Ale później najwyżej postaram się zwalczyć tego lenia, wiecie? Dobra, póki co takie fajne smaczki na pewno też zadowolą tą naszą pierzastą ekipę. Okej, nurkujemy tutaj po zboże. Myślę, że dwie chochelki w zupełności starczą. No Myszka, skubaj, skubaj, no. Teraz masz trochę problem, bo jest to przysypane zbożem, nie? Najwyżej będzie ci chrupać w zębach. Kiedyś to w ogóle te psy wyjadały zboże kurom z paśnika. I jakoś specjalnie nie protestowały, wręcz bym powiedział, że im to smakowało, ale już chyba im są bardziej dorosłe, tym wam to przechodzi, nie? Myszka, niewygodnie się to tak je. No trudno, ale wy i tak macie na pewno pełne dupki. Nie dość, że tam psia karma przy domu wysypana, no to... No zobacz, brukselkę porwała i brukselkę normalnie wyjada. Jestem ciekaw, jak ci to będzie smakować. Gorzkie to, czy co? Bo brukselka potrafi być taka gorzkawa, nie? No, obtoczyła sobie w tym piasku, no to jest właśnie pieskie życie. No tak się piesek zachowuje. Słuchajcie, mam jeszcze taką linę. Ta lina ma, kurczę, z 10 metrów. Lekko, będziemy Jarusia dzisiaj na spacer wyprowadzać. Zrobimy mu pierwsze zapoznanie z tą łąką. Ja mu do tego rogatego łba będę chciał przetłumaczyć, przyzwyczaić go, że on tam będzie łaził. Widzicie to miustysie? Skacze sobie fajnie, no po tej świeżo pomalowanej wczoraj beczce. No, fajno ci się tu przeskakuje, nie? Dobra, słuchajcie, odkładam tą linę i wypuszczamy ptasiory. Źle powiedziałem, nie wypuszczamy ptasiorów, tylko bierzemy tą wyżerkę i lecimy do karzełków. Już je wypuściłem, bo mi ich się szkoda zrobiło, że one się tu kotłują. A tam w ogóle jedna kura, co siedzi na jajach, no to wydaje mi się, że została mamusią. Coś tam się chyba wykleła. Ten Zbiniu się cieszy. No ciekawe, później tam lupniemy jeszcze. Dobra, lecimy. Kurde, ciężkie to duże korytko. A tu wcale nie ma tak dużo towaru. Ważą te gotowane pyry, wiecie? Dobra, si calafon, żeli papon, towarzystwo wyżera. Jeszcze muszę iść po te młode gąski, kurczę, zapomniałem, bo ja je na noc biorę tam jeszcze trochę pod lampę grzewczą, no bo mroźne te noce są, a ja nie chcę, żeby one zmarzły, tak? W środowisku naturalnym to by je matka na pewno ogrzewała. A co wy tu macie za ceremonię na tym balkoniku? Pokaż, bo kurde, czy tu nie ma za dużo jaj czasami? Bo jak za dużo kury naniosą, to później też nie idzie usiąść na te jaja. No pewnie, że za dużo tu jest, przecież taka mała kura nie wysiedzi tylu jaj. Ludzie kochani. Dobra, później przeniosę to jeszcze do innego gniazda po prostu. No, a tutaj jest tarasik dla gołąbków, a wy widzę sobie, tutaj zrobiłyście prywatny folwark, tak? Okej, no fajnie, słuchajcie, no wyżerają. Te maluchy, nasze podrostki, wybarwiają się, no coraz większe są, fajnie się upierzyły, bo wcześniej były tak poziobane. Przez te małe gąski, co już dawno latają tam z tyłu. Gąski normalnie im piórka wydziobywały. O, patrzcie, ta kurka jeszcze taka jest trochę, o, nie do końca wygojona, że tak powiem. No nie upierzyła się jeszcze. Musiała być, no kurczę, no po macoszemu traktowana, nie? Przez te gąski. Myślałyście, że to będą wasi przyjaciele, a oni was ogołocili normalnie z piór. Ale okej, już nie musicie się martwić. A ty, Cezary, kurna, co tu stoisz? Zobacz, on się uczy latać. Podpatrzył od gołąbka, że jak się wyskoczy, pomacha się skrzydełkami, to się loto. No ale chyba ci coś nie wyszło, wiesz? I nie wróżę ci świetlanej przyszłości w tym temacie. Dobra, lećcie też, kurde, spanikowane jesteście, ani was utrzymać nie idzie. Dobra, piciu jeszcze. Miałem wrażenie, że ja tutaj przynosiłem wodę. Ale chyba coś mi się pomyliło. Dobra, proszę bardzo. Aj, no to hana, no 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 hana tu do tego wodopoju. No hana, no hana, no hana. Tak do nich gadam, nie? No i zobacz, co one robią, te szyje wyciągają, wyzywają na tego gospodarza, no. Groszek, smakuje pani? To też takie zielone, nie? Dziwny to smak ma. Ja groszku też nie za bardzo lubię.
Ale dobra, to jest samo zdrówko. Okej, patrz, kuraki wyżerają z tego małego korytka. Dobra, o, przyszła ta nasza gąska. Zanurzyć tego pyszczka, tego dzióbka. Dobra. Patrz, jakie ty masz, kurde, płetwy, no. Popływałoby się w baseniku, co? Jak będziecie większe, to was wypuszczę i będziecie pływać. Chociaż, kurczę, powiem wam, że nastanie taki dzień i myślę, że to nie będzie trzeba na to długo czekać. Zrobimy tutaj mały, taki płytki basenik. Miskę chociażby jakąś wam tutaj wkopię. Nalejemy wody, tak żeby kury się nie potopiły. Gołąbki też na pewno z chęcią się pokąpią. Kury może i też, chociaż kury preferują bardziej piaskową kąpiel. Dlatego miały zrobioną tą toaletkę, ale że one niektóre tutaj bombią. Ja tutaj muszę też w ogóle świeżego żwirku wsypać i ziemi okrzemkowej. Chociaż on nie jest tak źle, to tyle przedrapią i się pokąpią w tym. Słuchajcie, no widzę, że kozy to mają dzień dziecka, zwłaszcza Piotruś i Wojtuś, tak? Piotruś teraz na pierwszym planie, tam przy korytku, wyżera. Patrzcie, jak mu chodzi ten jęzor. No zobacz, jak on szarżuje na tym zbożu tam, no tym języczkiem, no przykleja sobie do tego języczka te ziarenka i połyka, napycha tego brzucha. No jeszcze przed tym jutrzejszym wyjazdem się najżryj, ty czorcie jeden. Wydaje mi się, że u następnego gospodarza nie będziesz miał takich smaczków. No, może będziesz miał pastwisko, świeżą trawę. Też będziesz miał na pewno tam dobrze. Dobra, opuszczam to karzełkowe terytorium, drodzy państwo, i lecimy wypuszczać starszaki. Myszka w tym słoneczku się wygrzewa. No, te bloczki betonowe się nagrzały i ty się tak opierasz tymi pleckami. Grzejesz się, nie? Faflot też, nornica zazdrosna. Ale co tam zaglądacie? Tam nie za bardzo bym wam chciał pozwolić, żebyście weszły. No, bo wy zaraz będziecie tam zaczepiać, nie? Te maluchy. No, powąchaj sobie i uświadom sobie, że tu jest próg. Dobra, idź, idź. Czego kichosz, synek? Zobacz, nawąchał się pyłu chyba na zbożu i kicha. Ty smarkaczu jeden. A tam widzę mały Adaś, skubie choinkowe igiełki. Fajnie, kurczę, z każdym dniem ten koziołek, powiem wam, jest coraz dalej na tej drodze ku dorosłości. Dobra, moi drodzy, lecimy wypuszczać tamte nasze kuraki, które są zatkane w kurniku. Tutaj są same kuraki, one pierwszy raz spały dzisiaj same, bo tak to spały z kaczkami, a jeszcze wcześniej z gęsiami. Dobra, moi drodzy, let's go, wypuszczamy je. Zobacz, jak idą! One już doskonale wiedzą, gdzie jest wyżerka, ale was tu jest. Ja cię nie mogę, no tylko powoli, bo staranujecie tam te wszystkie statywy, kamery. Kurze oblężenie, faflocie, nie? Co tu się, kurna, wydarzyło? Zobacz, w parę sekund taka banda, no, normalna apokalipsa, kurza. Powiem wam, no, taka ilość ptaków przy tym korytku jest w sam raz. Nie wiem, czy czasami mi tu kogoś nie brakuje. Ignacego nie widzę i tej jego jednej dziewuchy, bo trzy są zatkane tam w metalowym kurniczku i elegancko siedzą na jajach. Dostęp mają całodobowy do paszy, do wody. No idę tam, kurde, luknąć, bo coś mi się tutaj nie podoba, co on tak nie wychodzi. Zobacz, no siedzi, on się boi zeskoczyć, a sam żeś tam wlazł na górę. Gula opuścił, wyluzował go. Dobra, nie wyzywaj, tylko dali do wyżerki, bo ci wszystko wyżrą, potem będziesz łaził się, proszył na mnie, że jeszcze więcej chcesz. Dobra, słuchajcie, no same kurki, fajnie, fajnie, święty spokój, zaraz pójdziemy do kaczek, do gęsi, tylko będę musiał im po prostu pójść na łąkę, nahakać trawy. Chciałbym również wpuścić tutaj dzisiaj te karzełki łapciate, które kilka dni temu się wykluły. No słuchajcie, one też potrzebują słońca. W razie czego, jak będzie za gorąco albo za zimno, to skumulują się tutaj. Zimno im raczej nie będzie, bo ja tutaj ich na noc nie zostawię. No a dzisiejszy dzień zapowiada się słonecznie, drodzy państwo. Także w późniejszym etapie tego odcinka na pewno ich tutaj wpuścimy. A Zośka nasza siedzi, zobaczcie, wyleguje się wręcz, bym powiedział. I żuje. Co ona żuje? No, ciasto zrobiłaś sobie, zgrulałaś z siana czy ze zboża? No, wylos! Trzeba było mu pomóc. Patrz, on zmylił trop. Pomylił trop po prostu. Nie tędy droga, chłopcze kochany. No zakręcaj tam. Wyłaź tych brzuzek. One chyba będą żyć, chociaż jakoś im nie spiesz. No kurczę, no, naruszony miał widocznie system korzeniowy troszeczkę za bardzo, ale jak puściły, jak nie zwiędły od jesieni, no to chyba będzie dobrze, co? Ignacy, jedz, jedz, jedz tam fasolka szparagowa, groszek, makarony, to wszystko to, co ty lubisz. A o pulpetach mięsnych nie wspomnę. Ej, chłopy, wyście pochlały chyba wczoraj trochę, co? Bo nie możecie się odkleić, widzę, od tego poidła. Jeden z Jusków z tym Jurkiem. No, bo to jest Jurek. Co masz ten ogon taki śmieszny? Zobacz, jaki ten ma ogon, a jaki masz ty, żeś się stawiał i cię podziobały, nie? Czy Ignacy ci, kurna, do dupska zajrzał? No, ciotki, klotki. Ale ta kura jest taka wybarwiona ciekawie, nie? Ona jest taka szarawa, a ma takie złote wstawki na tej szyi, na tej twarzy. Czemu pryskasz? No kurde, jestem cały
oślundrany, obeblany. Pieski. No patrz, jak się cieszy piesek. Ojeju, fajnie to jest, nie, pociesznie wszystko, nie, kurczę, no. I święty spokój, nie, bo bez tych kaczek, bez tych gęsi myszka, tak, tak, tak. Tak, to może tutaj myszku być, nie? Dobra. Patrz, faflot, kurde, loto. Patrz, kogo tu pozaczepiać, no. Ja widzę te twoje wszystkie ruchy. Ty, kurde, zazdrośniku, no. No patrz, tutaj poukładać te kury po swojemu, no co one będą mu rządzić? Kura, żeby psem rządziła? No to chyba na odwrót, nie? On tak sobie myśli, on się nie da. Ignacy, widzę, ty czorcie jeden, że bardziej przypasowało ci to podwórko, tak? No ciekawe. Ej, właśnie, słuchajcie. Kurka wodna, zapomniałem o tym, słuchajcie. To jest kreda pastewna. Zdecydowałem się kupić kredę pastewną, żeby po prostu uzupełnić tym ptasiorom zapotrzebowanie na wapno. No, żeby one produkowały jajka, bo coś ostatnio kiepsko, kurczę, z tymi jajkami. Tyle kur, te młode wszystkie od pana kupi jaja. Wchodzą w nieśność, ale te moje starsze kuraki, coś kiepsko ostatnio, no. Za mało, kurczę, żebym im tutaj rzucał tych... Tyn jak woła. Sąsiad niekiedy, ja jestem ciekaw, co ten sąsiad sobie myśli. Co tu się dzieje? O czym ja mówiłem? No, że moje kury starsze kiepsko niosą jaja, słuchajcie. Także trzeba je tutaj zmanipulować do lepszej nieśności. Dobra, słuchajcie, bo ja już to chyba jestem naprawdę za długo. Kończymy ten kurzy epizod. Lecimy nahakać trawy dla gęsi i zmierzamy tam do nich. Let's go! Dobra, jestem u tych płaskich dziobów, drodzy państwo. Taką im zrobiłem tutaj fajną wyżerkę. Przewaga jest tutaj mniszka lekarskiego, trochę szczawiu, a to jest chyba mlecz. Tak mi się wydaje, że to jest mlecz, bo to, co my potocznie nazywamy mleczem, to jest mniszek lekarski, a mlecz tak naprawdę to jest to. Dobra, wyżerać, wyżerać, woda jeszcze tutaj wam świeżutka leci, a te sępy krążą przy tym płocie, zazdrośniki. Też wam dzisiaj przyniosę świeżej trawy, tylko trzeba poczekać, dobrze? No, babku Grażynko, ty jesteś starsza, rozsądna kuska, wiesz, o co chodzi, nie? Cierpliwości trochę. Zobacz, jak pokonują tą wyżerkę, ale fajnie mi się to podoba. Zaraz wam jeszcze zrobię prysznic. Tylko tutaj przemienię program, bo na razie taka mgiełka leci. Albo taką mgiełką bym was potraktował. Co wy na to? No, wczoraj się pokąpałyście, to znaczy ja was wykąpałem. Wyprałem te kaczki, te gęsi, można by powiedzieć. Tą brudną powłokę po prostu wam odmoczyłem, a później wyście się same tymi dzióbkami jeszcze tam poprawiły, nie? Te dęby, mimo jarusiowych ataków, chyba, kurczę, no będą żyć. Tutaj je posmarowałem taką maścią lekarską na obdartą korę, albo jak ogrodnicy stosują, kiedy przycinają drzewka, bo jaruś ten szarpidrut jeden tutaj zranił mocno, kurczę, dosyć tego dęba, ale on, widzę, też tutaj żyje, no jakieś pąki puszcza. Zobaczymy, zobaczymy, czy on, kurczę, przeżyje, czy on po prostu ducha wyzionie za chwilę i czy on ostatniego tchnienia tu nie puszczą, no ale jakby miał zdechnąć, to by chyba nie poszedł, nie? Tak do przodu jak poszedł, że pąki się zmieniły w liście. Nie przeganiajcie tej małej gąski, ona też chce jeść. No, ona ma tu szkołę przetrwania, najmłodsza jest, ale starczy dla wszystkich, nie? Wyjadać, wyjadać, gąska Gosia szabluje tym dziobem. Co ty tam wyciągasz? No widzę, że celujesz po prostu w zwykłą trawę, tak? Krwawnik cię nie interesuje, mlecz cię nie interesuje. I tutaj jest jeszcze coś, jakby taki oset, to ma takie kujące trochę ząbki. To ino jedz, to ci tam te jelitka przyczyści. A tym, widzę, się spodobało łażenie w kółko, przeskakiwanie przez tego węża, no. Fajnie macie. Uważaj, żeby ci no nie ukąsił. No, wyjadać, wyjadać, wyjadać. Gąska Gosia. Ty, kurczę, też jesteś taki miks, nie? Trochę garbonosa, a trochę zwykła gęś. No, Gośka, wyjadaj, wyjadaj z tymi córkami twoimi i wszystko tutaj będzie dobrze. No, tam masz jeszcze te podrostki, dwa pomiędzy wami. Dobra, i wyjadać. Ja idę wam jeszcze sypnąć tutaj tej kredy, bo ja bym chciał też, żebyście jajka składały. Kaczki ostatnio zaczęły bombać tymi jajami, ale powiem wam szczerze, od wczoraj ani jednego jaja nie ma, od kiedy je tutaj przyprowadziłem. Może przez ten stres przeprowadzkowy. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Kurde, źrą te kaczki, te wapno. Ja się nie mogę, no. Dobra, o to tu chodzi, drodzy państwo. O to tu chodzi. Ja mam w domu uzbieranych już chyba 12, a może i nawet 15 kaczych jaj. I słuchajcie, podłożę chyba te jaja pod czwartą indyczkę, bo czwarta indyczka, widzę, siedzi w pustym gnieździe i próbuje kwoczyć. No bo kurczę, wszystkie jaja zabrałem pod te trzy indyczki, co tam siedzą, trzy razem w tym metalowym kurniczku, a jedna, ta czwarta, co z Ignacem została,
No to ona właśnie, kurczę, usiadła do pustego gniazda i widzę, że ona chce kwoczyć. Trochę takie zamieszanie wprowadziłem tym indykom, no bo wcześniej im podbierałem te jaja do inkubatora. No ale dobra, jakoś to będzie. Jedna siedzi na gęsich, druga na kurzych, trzecia na indyczych, a czwarta dzisiaj będzie posadzona na te kacze jaja, co mam je w domu. Myślę, że coś z tego będzie. Patrz, jakiego on ma tego dzioba na końcu zaostrzonego. Jak orzeł normalnie, gąska Gosia przegania. Dobra, zaraz będzie pełne poidełko. No, będziecie się małe gąski kąpać? Wy jesteście jeszcze takie puchatki, nie? No zobacz, jak fajnie tutaj pokonują sobie tą zieleninkę. Fajne są takie małe gąski, ja naprawdę lubię na nie patrzeć. Kurczę, jakby się dało taką oswoić. Pampersa by się jej ubrało, nie? To by w domu mogła latać. Ta mała nie, ale te dwie tutaj obok niej, no to mają te dzioby. Fajne takie wkropki. Zobacz, jakiego ona ma dzioba. Jak dalmatyńczyk. Ja cię sunę. Dobra, kogo tutaj podlać? Wchodzimy w tryb shower. Słoneczko elegancko przygrzewa, także raz, dwa wyschniecie. A i będziecie przy okazji trochę czyściejsze, nie? I tak nie jest źle. Wczoraj była kąpiel, dzisiaj trochę poprawimy. I gra muzyka, tego Zenka może tutaj byśmy potraktowali. Bo on jest trochę taki szarawy na tych skrzydłach. O, te kaczki, ślundry jedne. Niektóre są takie, że naprawdę one nie dbają o higienę. Trzeba im to zasugerować. Dobra, trochę my się pokąpali. Wszystkie kaczki są praktycznie namoczone. Ale tutaj jakaś akcja się dzieje, drodzy Państwo, w tym momencie. I co ja tu widzę? Tutaj jest kobita tego pana Dostojewskiego gąsiora. I ona chyba będzie teraz jajo składać. Zobacz, ona będzie chyba chciała nas ugryźć. Kurde, syczysz jak wąż! Zobacz, istny pyton. Ja cię nie mogę. Robi gniazdo, widzicie? Ona jakby chciała usiąść. No fajnie, no szkoda, że wcześniej nie chciałaś. Jak już tyle jaj tu było, to nikt nie siadał i ja wziąłem trochę tych jaj pod indyczkę. Bo najwyżej usiądziesz na te kilka, co zostało. No dobra. Jaruś! Ej, jak będzie lato, nie? To będę ci robił taką mgiełkę wodną. Pod wiatr się ustawisz i będziesz się ochładzał. Ty śmierdzielu jeden. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, idziemy do tego koziego świata. Idę im jeszcze nahakać zielonki, bo oni są dzisiaj poszkodowani. Na samym sianie te kozy tutaj funkcjonują. A też by na pewno sobie jakieś smaczki pochrupały, nie? Zenek się przykładał po prostu do wejścia do wanny, ale gospodarz go chyba tutaj wybił z pantałyków. Zobacz, no świga! Co ty, chłopcze kochany, robisz? Skakujesz na główkę do tej wanny? No to dali, kurna, bo się czaisz jak czajnik. Masz tą fryzurkę, kurde, do tyłu, zaczesane te białe włoski. Wyglądasz jak taki kaczy sędzia. Dobra, no i ta kaczka, no, też by chciała wejść, ale co, no, nie umiesz wskoczyć? Jakoś inne kaczki wskakują tutaj, a ty, kurde, jesteś taki, no, ciamajda trochę jesteś, wiesz, kacza ciamajda normalnie. Dobra, no fajnie, kurcze, no machacie tymi szyjami. Zenek tą głową po prostu nagarnia wodę. Świgo se na plecy i to jest jego kąpiel. Nie umie się wdrapać. Podłożyć wam tu kilka cegieł, to wejdziecie. A wiecie co, to wszystko zależy, który zawodnik się chce kumpać, bo jeden jest gamoń, a drugi się ogarnie i wskoczy. Nawet kiedyś była ta wanienka wkopana do ziemi, że była równo z powierzchnią i tak niektóre się nie kąpały. Dobra, moi drodzy, niech te kaczki, niech te gęsi sobie tutaj żyją swoim życiem, a my lecimy do tego koziego świata. Też muszę im trochę zaproponować tutaj zielonki, to znaczy idę najpierw na łąkę im nahakać i wracam tam i zobaczymy, jaki zrobią wzlot. Let's go! Dobra, gospodarz przodem, a za nim kozia banda. I słuchajcie, taką oto wyżerkę im zaproponujemy. Postarałem się, nie ukrywam. Słuchajcie, kozia familia wyżera. Zobacz, no trykają się, przeganiają. Każdy jest zazdrosny. Piotruś, spakowany jesteś? Kurde, bo jutro odlot robisz. Babka Grażynka nasza, no. Ciotka Renatka. Kogo by tu dzisiaj wziąć na ten szturek? Mówiłem, że Jarusia weźmiemy. Ale chyba weźmiemy tą naszą ciotkę Renatkę, bo ona mi się wydaje jest w ciąży. No nie wolno tutaj tej kuski zaczepić, bo później są takie konsekwencje i wielkie piski, nie? I wielkie zdziwienia. Podgryzacie im te raciczki, zaczepiacie i później tak jest. Ty kurde, gryzaki jedne. No zobacz, o co tu chodzi. Jaruś się nie może odkleić, kurde, od tej skrzynki, zobacz. No Matylda też, zazdrośnica jedna. Patrz, świgo tam wyświguje. No co tam jeszcze jest, Jaruś, masz? Zobacz, wszystko ci pokażę, wywalę ci to do góry nogami, bo ty nie wierzysz, nie? Że na dole jest to samo wszędzie, no. Niektórzy pytaliście,
Co z Wojtusiem? Zmartwiliście się? Fajnie, że się interesujecie. No Wojtuś ma się dobrze, słuchajcie, no obgryza sobie teraz tej kory, trochę tych igiełek. No, wszystko fajno jest. On wczoraj tak po prostu leżał, bo był znudzony, nagrzany. Jemu się po prostu nic nie chciało. I on zdecydował się po prostu śwignąć to dupsko, nie? Tam na klatkę. I leżał, no, myszka, rozumiesz? Ty tak zawsze przychodzisz, słuchasz, co ja gadam, nie? Jaruś, weźmiemy tą ciężarną, nie? Na sznurek, niech ona się naje tam różnych smaczków. Słuchajcie, jak koza ma dostęp do świeżej łąki, to ona później sama sobie powybiera najlepsze smaczki. Tutaj są zmuszone przebierać to, co przyniósł gospodarz, a tam, jak cię, ciotku Renatko, damy na sznureczek, to ładnie sobie powybierasz po swojemu, nie? Czy to kwaśne, czy to gorzkie, wszystko tutaj, no sama będziesz wiedzieć najlepiej, co jeść, jak tutaj zaopiekować się tym twoim dzieciątkiem, co je w brzuchu nosisz. A zbiero ci się tu już troszkę mleczko? Kurde, tak nie do końca chyba, nie? Matylda, widzę, no ma, no musi karmić jeszcze tego Wojtusia. I później, słuchajcie, jak ta nasza ciocia Renatka wróci, no bo ja ją biorę z myślą tam, żeby po prostu odżywiła fajnie to swoje dzieciątko, co nie? To później może weźmiemy Jarusia, tego czorta, zobaczymy, tylko muszę tam jakiegoś druta wbić w ziemię, przywiązać do niego drugi koniec sznurka, żeby ten czort nie wyrwał tego, kurde, bo to jest rogacz. Ej, fafluftę. Patrzysz, obserwujesz, patrzysz temu człowiekowi tam mordę wylizać. Dobra, słuchajcie, wziąłem trochę tym koźlakom i śwignę tym kurom, bo ja widzę, że one już pokonały całe to koryto i praktycznie jakieś tam końcówki tylko wydziobują. No, Jola, uważaj! Patrz, Jola dostała headshota. Bo dobra, jeszcze trochę damy tutaj te gąseczki. Też niech sobie podziobią, ja nie będę im wiecznie w kosteczkę kroił, no. Tutaj też Ignacy się zaangażował, no, przebiero, wydziwio, ale coś tam łyko. Okej, moi drodzy, słuchajcie, ja lecę na ogródek, muszę podlać trochę grządki i posadzić truskawki. Let's go! Ja chcę wyjść do tyłu na ogródek, chcę chwycić klamkę, a patrzcie to, co to tu jest w ogóle? To są chyba małe pająki, co nie? Cały kokon tu był, ja to ruszyłem i one się tak rozlały, ale tutaj też są, patrzcie to, ja wam to pokażę, jak to działa. Patrzcie to. O co tu chodzi? Ile tu jest pająków? Ja cię nie mogę. Dobra, fajnie. Fajnie, że jesteście. Będzie komu łapać komary latem, no. Ale was to muszę jakoś, kurde, no stąd poprzestawiać. I patrz, chwyciły się tu i tu się przykleiły. Kurde, dobra, idę. Dobra, podlałem to wszystko, drodzy Państwo, te grządki tak zmoczyłem konkretnie, żeby wszystkie warstwy zmokły. Kurna, czekaj, bo tu idzie ten płaszcz deszczowy, płaszcz wodny nas atakuje. Warstwy, które są w tych grządkach,
muszą się wszystkie, wiecie co, przegryźć, nie? Gleba, która w nich powstanie, to ona będzie no lepsza dopiero tam z czasem, nie? Na przyszły sezon i w kolejnych latach, bo to wszystko musi przepracować. Ja będę jeszcze tutaj na górę sypał takiej ziemi ogrodowej, kupnej. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakąś fajną ziemię bez zbędnych składników. No i słuchajcie, no posadziłem 3 rajki truskawek. Każda rajka jest nawieziona jaruszowym, jakby powiedzieć, tym towarem, nie? Wiecie, o co chodzi? No i kurczę, w tym roku mam nadzieję, że będzie sporo truskawek. Jak na 2 ludków, to myślę, że będziemy z Olą zadowoleni. Jutro będę jeszcze tutaj różne techniki stosował. Muszę druta puścić tutaj, bo były takie sznurki, żeby po prostu winogrono mogło się po czymś piąć. W tamtym roku tutaj posadziłem truskawek. No i one, słuchajcie, tak tutaj sobie żyją swoim życiem. Któryś dzień też będę je wykopywał. Akurat starczy na tą rajkę ostatnią, która została. Tutaj, słuchajcie, w ogóle wisiała się sałata, także też będziemy tą sałatę pikować i ulokowywać ją w tych grządkach podwyższonych. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze muszę zrobić jakoś na dniach taki patent z tą tyczką. To jest tyczka, ona jest co prawda trochę za wysoka. To jest tyczka na fasolę szparagową tyczną. Chciałbym ją gdzieś tak metr od góry uciąć i ulokować na górze takie koło od rowera większe i po tych szprychach od tego koła puścić po prostu dookoła sznurki. Zrobić jakby taki namiot ze sznurków, które będą ulokowane do ziemi, przybite na takie gwoździe i zrobi nam się z tego taki fajny namiocik, takie tipi indiańskie, tylko że z fasoli, co nie? Lubczyk fajnie żyje swoim życiem. Słuchajcie, tutaj posadziłem pomiędzy tą cebulę, co z tamtego roku została cebula, no to posadziłem pory, one tak trochę leżą, ale myślę, że się podniosą. Tu jest jeszcze jeden porek i tutaj kilka. One się podniosą, tylko potrzebują czasu, jak wszystko. Borówki podlane, jagody kamczackie podlane. Dobra, moi drodzy, zmierzam do tego koziołkowego świata. Idę po Jarusia i zobaczymy, jak on się będzie zachowywał na tej lince. Jaruś! Minęła raptem godzina i tak pogoda się zmieniła. Ludzie świata, normalnie tak mrzy. Jaruś, jesteś lekko już mokry, nie? Za długo tu nie będziemy, bo ty się, chłopcze, przeziębisz. Trochę wieje, no i ta mrzawka, załamanie pogody. Tu ma ten nasz chłopiec rogaty wbitego druta. Ale widzę, już tu kółka kręcił naokoło. Chwilę go tu jeszcze zostawię. Mam nadzieję, że się tak nie zakręci, żeby zaraz być głową tutaj wygięty przy tym pręcie. No zobaczymy. Jaruś ma wszelakie możliwości. Także no, Jarusiu, skubaj. Patrz, jak jesteś za rogi złapany. Widziałeś? Żebyś te szubienicy czasami z tego sznurka nie zrobił na szyi. Krajki nie masz, bo żeś kiedyś się zerwał, nie? Byłeś przyczepiony gdzieś tam do płotu i żeś zerwał, nie? Jedź no ładnie tą trawę. Tu będziesz lotą, bo zebraliśmy na pastucha. Dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy się dorzucili do zrzutki. Jaruś, po niedzieli będę ci tu działał. Tymczasem weź tu jeszcze trochę chrupej tej świeżej trawki, a ja idę do twojej rogatej bandy zobaczyć, co oni robią. Ja aż niepotrzebnie podlewałem ten ogródek, bo słuchajcie, no dosyć padało przed chwilą. Teraz dopiero tak przeszło, taka mrzawka. Rośliny na pewno są zadowolone. Dobra, lecę do tych rogaczy. No halo, siedzicie, chowacie się przed tym deszczem, nie? Ja bym się wcale nie dziwię, zobacz, ale kury jakoś się nie boją tego deszczu. Łażą, mimo tego, że są mokre. Naprawdę solidnie popadało, zobaczcie, ile tu jest kałuż. Jakby to normalnie by był inny dzień. Słuchajcie, i powiem wam w tajemnicy, nikomu nie mówcie. Ja nie wiem, jak ja patrzyłem na te gołębie jaja, że wydawało mi się, że tam jeszcze tygodnia potrzeba, a co najmniej kilku dni do wyklucia, bo przed chwilą luknąłem tam i klują się małe gołębie, a na pewno jeden. Ej, co tu się stało? Widzicie? Muszę to, kurde, jutro tu naprawić. Pękła listewka. Jest po prostu pęknięte jajko, coś tam z jajka piszczy. Nie będę tam, drodzy państwo, grzebał. Niech się ten gołąbek wykluje w środowisku naturalnym. Idę jeszcze zrobić 2 tabliczki, bo mamy 2 nowych sponsorów tego odcinka, a są nimi Weronika Skowronek i Bogusia 63. Dzięki serdeczne, dziewczyny, za wsparcie. Tak samo dziękuję wszystkim pozostałym. No powiem wam, prezentujecie się na tym płocie całkiem, mimo tej deszczowej aury. Koguty nawet, kurde, całe przemoczone. Słuchajcie, moi drodzy, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Dzięki za ten odcinek. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Jutro jedziemy z Piotrusiem, bo Piotruś będzie jechał do nowego gospodarstwa. Ja tymczasem ewakuuję się montować dla was ten odcinek. No i do zobaczyska jutro. Peace! Ja idę tam, chociaż nie widzę.
ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest lżej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazowskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.